Jest sobota, godzina 20. Jesteśmy właśnie na parkingu przed centrum handlowym Ferio. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Schneider, pomysłodawca i organizator night skatingu. Jakub, skąd pomysł na organizowanie night skatingu? Organizujecie go od 2014 roku. W tym roku mamy wrzesień, jest 6. edycja. Myślę, że naszych widzów zainteresuje to pytanie. Skąd pomysł? To jest ciekawa historia. Ja generalnie jazdy na rolkach w ogóle, zarażałem się jazdą na rolkach w Warszawie, przebywając tam zawodowo. W Warszawie jeździ największy w Polsce night skating. W tej chwili już można powiedzieć spokojnie największy na świecie, ponieważ są posiadaczem rekordu Guinnessa z wynikiem chyba 4100 osób. Ale to już dawno pobite, niestety nie jest to oficjalne, natomiast na otwarcie zeszłego chyba sezonu mieli 7 tysięcy paręset osób. Także trochę nieporównywalne do konia. No, w każdym razie tam... A konie ile osób jeździ? Koło stówki. Mniej więcej koło stówki. No wiadomo, że liczenie, zwłaszcza w trakcie jazdy, jest dosyć trudne, ale zazwyczaj wychodzi nam tak tam 90 kilka osób. Zdarza się oczywiście, że mniej w zależności od warunków pogodowych. Największą burzę, jak jechaliśmy, to jechało około 40, także troszeczkę mniej. Bo warto też podkreślić, że mamy wrzesień i dzisiaj mamy finałowy. Tak, organizujemy po 6 takich imprez w roku. Począwszy od kwietnia, kończymy we wrześniu. No chociażby z tego powodu, że coraz trudniej przewidzieć warunki pogodowe właśnie, a rolki niestety mało lubią się z wodą. Night skating organizowany jest w nocy. A kto może jeździć na rolkach? Czy każdy, bo tak jak powiedziałeś, to też zależy od warunków pogodowych, to też zależy od rodzaju rolek, jakie mamy. Ja na przykład mam zwykłe rolki. Zwykłe, ze sklepu, nie jakieś bardzo wypasione. Pytanie, czy w night skatingu też mogę wziąć udział? Oczywiście, że tak. Jeździć może każdy i naprawdę nie zależy to ani od wieku, ani od warunków fizycznych. Ja z dużą nadwagą po 30 zacząłem jeździć i było fajnie, jest coraz lepiej. A da się w ogóle hamować na rolkach? No ba, na wiele różnych sposobów. A jak się to robi? Bo szczerze mówiąc, jeżdżę na rolkach od niedawna. Na początek należy zdjąć ten hamulec, który producenci montują. Aha, ten tylny taki. Ten tylny, tak, napięcie. Tak jest, napięcie, tak zwany heat break. W dobrych rolkach z wysokiej półki w ogóle nie ma tego hamulca fabrycznie już montowanego. Mhm. Hamujemy różnymi sposobami, naprawdę tutaj można dużo analogii do łyżwiarstwa odnieść. Nawet do nart, bo taki na początku to, czego uczymy, to jest na przykład hamowanie pługiem, czyli dokładnie tak samo jak na nartach. Mhm. Krzyżujemy narty z przodu, tak samo ustawiamy rolki. Ale sposobów jest naprawdę mnóstwo, jest nawet taka dziedzina zawodów, która się nazywa slide i polega właśnie na bardzo efektownym hamowaniu różnymi sposobami. Oczywiście większość wymaga pewnej drogi hamowania, tak? Umówmy się, ale w dużej prędkości kółka nie staną w miejscu. Dlaczego warto jest wziąć udział w night skatingu? Bo to dobra zabawa. To dobra zabawa, dużo osób? Najbardziej. Ludzie zarażają się rolkami. Mam nadzieję, że to będzie dalej postępowało. Póki co spokojnie mogę powiedzieć, że w Koninie zaraziliśmy już całkiem sporą rzeszę ludzi rolkami. I to nie tylko dzieci, bo to należy podkreślić, jest taki moim zdaniem troszeczkę bardzo krzywdzący stereotyp, który mówi o tym, że rolki to jest zabawa dla nastolatek, tak, na komunie, żeby sobie pojeździły, prawda, pod domem. Co jest zupełną nieprawdą. Na rolkach można jeździć naprawdę w każdym wieku, jest mnóstwo dyscyplin rolkarskich, to jest sport, który jeśli dobrze pamiętam, to od 2020 wchodzi na olimpiadę. W związku z czym to już nie są przelewki. A w Koninie jest gdzie jeździć? Skłamałbym, gdybym powiedział, że jest tego dużo, ale również byłbym nie fair, gdybym powiedział, że nie ma gdzie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja dzisiaj mamy sobotę, jutro jest niedziela i kids skating, więc tak, powodzenia z organizacją. Wszystko, mam nadzieję, się uda. Już no i miłych wrażeń. Na pewno będzie przyjemnie. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. A nam rozgrzewka będzie potrzebna od poniedziałku do czwartku, ponieważ temperatury będą wynosiły od 17 do 21 stopni, z wyjątkiem piątku. Wrzesień bowiem pożegna nas piękną pogodą i 25 stopniami. Ja już pozdrawiam Państwa serdecznie.